Przyszliśmy tutaj na ten mall, gdzie kiedyś chodziłem. Okej. Idziemy zobaczyć, wygląda jakby to wszystko pozamykali, kurde ty. Zobaczcie, restroom, cisza, spokój. Czy wy sobie to wyobrażacie? Tutaj kiedyś tętniło od, kurde, od ludzi. Wszystko papierem wyzatykane. Alright. You are here. I tutaj są wszystkie sklepy. Były pusto. Normalnie pusto. Nic się tu, kurde, nie dzieje. Gawrony tylko siedzą. Przypatrzcie się. Czy wy sobie to wyobrażacie? Puściutka. Wystawa pościągana. Papierem wszystko wyzaklejali, szyby. Umarłe miasto. Sobie wyobrażacie to? Puściutko. Tutaj, gdzie kiedyś pełno ludzi było i sklepy, tu chodziłem, człowieku. Patrzcie, nie ma ludzi w ogóle. Wszystko wyzamykane. Drzwi. Kurde. Proszę, Jesus loves you. Tylko zostało. Wszystko wyzamykane. Wszystko jest. Nobody here. Wystraszyli się pandemii, globalnej propagandy wirusa. W portki narobili wszyscy. Proszę, drzwi blachą zabite. Wzięli blachę. I tak wygląda. Tak wygląda shopping mall w Barstow w Kalifornii. Unbelievable. No i weź zobacz. Zobacz, ile ludzi zostało bez środków do życia. Zobacz, wszystko za kuli blachą. Ci, co, kurde, lisowali ten budynek. Tak podejrzewam, że to właściciel tego całego kompleksu, bo to wszystko jest. Popatrzcie, na każdym z tych budynków są kruki, dwa, i się całują. Zobacz. Każda parka. Każda parka ma się ku sobie. Myślałem, że ja sobie dzisiaj gdzieś tu po sklepach pochodzę. Tutaj nawet chyba ktoś szybę wybił. Widzisz? I wszystko. Wywieźli towar. Wszystkie te budynki prawdopodobnie. O, tu ktoś rozbił szybę. Zdemolowane. I teraz weź zobacz, żeby to otworzyć. Widzisz, to jest prawdopodobnie, to jest właściciel. Puściutko, nie ma nic, zobacz. Wszystko się wyprowadziło, wszystko uciekło, te sklepiki, nie sklepiki, tutaj kiedyś to były firmy takie, człowieku,
firma Adidas, Nikon, w każdym tym unicie, jak tu chodziłem. Dzisiaj jest to wszystko nobody here. Zobacz, tutaj był taki parking, jest taki parking, co sobie ja tu kiedyś też parkowałem, ale dlaczego nie chcę parkować, bo sobie umyłem traka i tu trzeba by było po piachu chodzić. Tam jeszcze jak idziesz, gas station, jakieś fast foody, McDonald's czy Burger King, to jeszcze tam coś prosperuje. Ale sklepy, wszystko jest dead. Wszystko jest dead, nawet tu nikt nie chce chodzić. Już nikt nawet nie chodzi tędy. Tylko ja, sam. Lepiej dla mnie, mniej ludzi. Idziemy teraz tam z drugiej strony zobaczyć. Widzisz, tutaj ja kiedyś sobie też przyjechałem i stałem na tym parkingu. Tu jest od cholery miejsca, w nocy możesz przyjechać i parkować. Tylko po prostu będziesz miał od cholery kurzu, pyłu na traku, z tego piachu, nie? Ja to kiedyś nawet tam do końca trakiem zajechałem i był taki gorąc, pamiętam. Ludzie tu przyjeżdżali, pełno kampingów było. O, jedzie jakieś auto na przejażdżkę, święto. O, jest drugie auto. Patrz, jaka pustka tu jest. Nic się nie dzieje. Widzisz, tu jest outlet. Te wszystkie... Cała plaża outlet. Ciekawe jak u nas, czy to też takie dead jest, jak tutaj. Security tylko jeździ. Kapiszon. Zaraz będzie tu kółeczko robił. I zawracał pewnie, co ja tu robię. Ja. A co robię? No, i chodzę sobie. Wszystko jest dead. Wszystko jest dead, chłopie. Widzisz, tutaj nawet ten food court, idziemy zobaczyć, co się tutaj dzieje. Przyjechał tu jakiś gościu, ale on se z fast foodem przyjechał zjeść. Nawet sklep z witaminami. Wszystko jest dead. Unbelievable. Dawać. Wszystko jest dead. Kamera została. Horror. Food court. Przepatrzcie się. Cały food court, stoliki. Pandemia wystraszyła wszystkich. Może nie tak, że się ludzie wystraszyli, co takie głupie zarządzenie przyszło. Żeby wszystko pozamykać. No to ludzie pouciekali, biznesy stąd. A kruki, patrz co się dzieje. Wszystko puste, jakbyście nie wierzyli. Wszystko puste. Wszystko się wyprowadziło stąd. Nikt nie sprząta. Kruki sobie siedzą. Papierem pozatykali. Część rzeczy, które jeszcze... Nikt tego nie będzie sprzątał. Tu wiesz, że to co teraz ludziom zapłacić, żeby to kurde ktoś to... Unbelievable, to jeszcze trochę to wezmą i zburzą to wszystko. A to było tak busy. Ja myślałem, że nadal jest tu busy. Wszystko kurde się zamknęło. Szok. Unbelievable. Po prostu w Barstow w Kalifornii wszystko jest zamknięte. Tutaj health sklep. Zobaczcie na ten health sklep. Popatrz jak to głos się nosi. Tak samo zamknięty, reklamy tylko zostały. Puste półki. Wszystko uciekło i teraz taki właściciel, który zainwestował kasę w takie unity,
wściutko. Cisza, spokój. Tam brama zamknięta, żeby nawet nie przechodzić tutaj. Patrz, jaka pustka. Patrz, jaka pustka. Kurczę. Niesamowite. Dziwicie się, że wszyscy z Kalifornii wyjeżdżają. Może nie wszyscy, ale dużo. Patrzyłem na statystyki, że w 2019 roku do początku, do wiosny 650 tysięcy ludzi wyjechało z Kalifornii. Reason jest jaki? Ano taki. Pusto, parking, nie ma samochodów. Zobaczcie. Outlet. Wszystko jest dead. Wow. Wszystko outlet jest closed. No more business. Nie ma już biznesu tutaj. Wszystko puste, wszystko się wyprowadziło stąd. Pomyślcie sobie, ile to ludzi pracy straciło. Każdy taki jeden sklepik. To ja tak mówię, minimum 2 osoby. Albo i więcej. O boj. Puściutko. Zobaczcie się nawet tutaj. Nie wiem, czy to drzewo tak zarosło. Tutaj takie przejścia fajne były. Albo urosło, albo się złamało. Kiedy urosło, prawdopodobnie. Zobaczcie. To jest kurde jak gałęzie tak urosły. Widzisz? Teraz przyroda robi takeover. Tutaj pustynia. Nategowała piachu. Widzisz? Ema, co się dzieje? Wiatry przyszły, woda, deszcz i porozwalało. Zresztą woda, musiała tu być burza jakaś. Popatrzcie, co się dzieje. Poniszczyło, kurde, drogę całą. Parking. Gdziemy jeszcze się tu przejść. No, masz puściutki parking. Tutaj woda raczej zabrała. Wszystko. Puściutko. No nie ma w ogóle samochodów. Tam gdzieś sporadycznie jakieś jedno, dwa auta, ale tylko dlatego, że już wszystko, kurde, jest ogrodzone siatką. Może ja tu nie powinienem chodzić, bo jeszcze jakiś mi kap dorwie. Ale ja przyszedłem stamtąd i powie, że zrobiłem trespassing. Okej, idziemy tam dalej. Zejdziemy w dół z powrotem, tam skąd przyszedłem. Chciałem tylko tak pokazać i sfilmować, bo byłem ciekawy, czy to jest czynne, czy nie, ale jak na razie to widzę, że to jest wszystko dead. Dead, czyli umarłe, wymarłe. Nic się nie dzieje. Nie słychać gry muzyki, nie słychać śpiewaka, nie słychać i nie widać ludzi. Wszystko jest dead. Barstow, Kalifornia.
zostawili. Trzeba powiedzieć, że to jest Ghost Town. Wymarłe miasto, czyli teraz się zrobiło miasto, kurde, duchów. Nie ma nic. Wszystko zamknięte. Podejrzewam, że takich miejsc jest więcej. Tych wszystkich... Ale weź zobacz, na taki kołchoz jak Walmart, Meijer, czy jakieś inne sklepy jakoś prosperują. Nie wiem, czemu to upadło tu wszystko. Dlaczego to, kurde? Piękna pogoda się zrobiła. Już wszystkie drzwi, nawet i tutaj, wszystko zamknięte na kutkę. Blachą wyzamykane. Wszystko jest dead. Tam jakiś garaż. Też wszystko wyzamykane. No i idziemy tutaj. Naokoło przejdziemy. Tego shopping mall całego. Tu traki parkują. Tu jest taki jakiś food center Asian i tu wszyscy parkują, wygląda na to. Oni to tak zrobili, żeby tutaj kierowcy ciężarówek chyba nie wjeżdżali albo coś. Śmieci, wszystko wyzamykane na łańcuch, bramy. Wszystko jest dead. Unbelievable. Kurde, tutaj chodziłem. Idziemy z tamtej strony. O, tutaj ja, okej, tak patrzę właśnie. Tu jest kolejka do Blue Beacon. Oni tu, kurde, myją traki. Ja tu wczoraj byłem. Rozumiesz? Wszyscy stoją tutaj do mycia. No ale weź zobacz, taka Pandera jest otwarta, Burger King jest otwarty, McDonald's jest otwarty, Taco Bell jest otwarty, Burger ten Carlsburger jest otwarty. A tutaj raczej to wszystko, co jest, buty, co sprzedawają, te firmowe, zobacz. Wszystko to jest padło, uciekło, wyprowadziło się. Nie wiem, czy to było zarządzenie po prostu tego Meijera całego, co jest właścicielem tego, czy po prostu, wiesz, wiesz, tutaj jest siatka, z tej strony nie wejdziesz nigdzie. Widzisz, patrz. I tu jest parking. Tu ludzie parkują. Widział? Tu traki przyjeżdżają na fast food. A. Tutaj wszystko siatką zategowali. Tutaj jest taki Fat Burger i tu wszyscy przyjeżdżają na trakami, na burgery. Ja może potem też pójdę. Okej, teraz tu pisze, że jest no trespassing. Wszystko zamknięte. A ja poszedłem od tamtej strony. Ja tutaj widzę, teraz jest znak, widzisz, cały ten shopping mall jest zamknięty. Ale tu nic nie ma, o. Tu nie wolno chodzić, idziemy. O, cały outlet jest, kurde. Ja tędy szedłem i tutaj nie było nic napisane, że nie wolno chodzić. Ja, idziemy jeszcze na ten główny plac. Bo ja obeszedłem dookoła. Tam stoi ten knur jakiś. Widzisz? Chuda psina tam se stanął. I kogoś tam atakują. Widzisz? Krzesełka se wziął.
i se lunch robią. Ale nie będziemy ich baderować. Dwa samochody policyjne se tam wjechały i sobie lunch robią, siedzą na krzesełku. Tak, tutaj tylko sfilmuję, tak żeby oni mnie nie widzieli. Tutaj i tak nie wjadę. Wszystko jest puste. Staniemy tak z boku, czyli na ten plac filmować tu, gdzie kiedyś chodziłem. Patrz, jaki to jest dead. Nie będziemy tam chodzić ich baderować. Niż cały plac jest dead. Zobacz. Wszystko jest dead. Dobra, idziemy stąd. Nie będę się narażał, żeby mnie później legitymowali. Już tak kiedyś w Las Vegas miałem. Że mnie czepali, kurde, tak zapierdzielaj wszystkich. Idziemy tam, gdzie są ludzie. Także to by było na tyle. Puściutko, jak widzicie. Nic się nie dzieje. Całe sklepy. Wszystko zamknięte. Wszystko. Oprócz tutaj na tym przy głównej ulicy tylko te fast foody są czynne. Taco Bell, McDonald's, Burger Kingi. To jeszcze jest czynne. Ale jestem surprised, kurde, że to wszystko jest shut down. Naprawdę. To chyba była bardziej wina właściciela tego kompleksu całego, jak kurde, gdzieś tutaj ludzie już są. Nie wpuszczą ich do środka, to ludzie sobie na zewnątrz siedzą, jedzą lunch, rozumiesz? I tak to wygląda. Tutaj jest ich restauracja, idziemy zobaczyć. Także tyle na tyle. See you later. No ale zgadnijcie, co jest otwarte. Przepatrzcie się. Liquor store, piwo, wino, alkohole są otwarte, a tamte resztę nieważne. Paliwo w Kalifornii drogie jak pieron. Nawet kaktusy zdechły. Zdechły kaktusy. Niepodlewane. Umarły. Meksykańska jakaś restauracja jest otwarta, zobacz. Okej, tu się chodnik się tutaj kończy w Barstow. Na tej meksykańskiej po prostu restauracyjce. I po tej stronie mamy już koniec, jest pustynia, tam jakieś namioty są, ktoś mieszka tam w namiocie. Tutaj jest taki plac, tam jest ten Holiday Inn, kiedyś tam spałem w nim, layover robiłem, bo był gorąc jak pieron. Idziemy tu na drugą stronę, przejdziemy się. Tutaj ludzie już przyjeżdżają kamperami lub pick-up truckami z tymi czterokołowcami i sobie jeżdżą po tych górach tam wszędzie. Tam kiedyś poszedłem na samą górę tam na nogach, może i dzisiaj też tam się przejdziemy. Na razie pochodziłem po sklepach trochę, które są zamknięte tak czy inaczej.
Tak czy inaczej idziemy, tutaj jest ostatni budynek, czyli Holiday Inn Hotel. Idziemy tu jeszcze na tą plazę, tu zobaczyć co się dzieje. Także dawaj raz, dwa. Dopóki jakichś chudych psów nie ma. Także nie wiem, ok. Chodźmy tam, jak to auto wjechało, i pójdziemy sobie tam zobaczyć, czy ta plaza jest też zamknięta, czy otwarta.